czekałem na ten czas, na tą godzinę, że pójdę na tą salę, zawsze byłem wcześniej na tej sali, nawet godzinę czy pół godziny, żeby być na tej sali, robić coś, bo dla mnie boks to dużo ludzi właśnie mówiło, że mam talent, bo dobrze się ruszam, że spróbowałbym zaboksować, żeby reprezentować Irlandię. Po Dodiego miałem zmiażdżony nos, połamane zatoki i problemy ze szczęką. Takie miałem objawy. Teraz w trójce miałem... Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl. Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski i dzisiejszym moim gościem jest Rafał Łazar, Łazarek. Witam serdecznie wszystkich. Siemanko. Pozdrawiam, siema. I spotkaliśmy się tutaj po to, by porozmawiać odnośnie Twojego życia, abyś może mógł opowiedzieć swoją historię, jaką przeszedłeś do tego miejsca, w którym się obecnie znajdujesz i występujesz w walkach na gołe pięści w Grombie. Także jakbyś mógł w ogóle może na samym początku powiedzieć, jak zacząłeś walczyć, boksować, bo od tego zaczynałeś. Jak zacząłem boksować? No głównie to było tak, że no, ojciec i jego brat boksowali, męczyli mnie. Ja ogólnie boks to gdyby to było może cofnąć ten czas, to pewnie zacząłem wcześniej boks, ale wiadomo, wolałem się bawić na podwórku, wolałem biegać, wolałem rozrabiać i boks wtedy mnie nie interesował, a przyszedł taki okres, gdzie po prostu pamiętam w wieku 13 lat, no podjąłem decyzję, że idę jednak trenować ten boks, nie? No i poszłem z moim młodym kolegą, z Marcinem, którego pozdrawiam. Poszliśmy, pamiętam, przed wakacjami do Śląska Gdańsk trenować. Wiadomo, potem przyszła przerwa miesięczna, którą właśnie był miesiąc przerwy od treningów. Mój kolega właśnie Marcin zrezygnował, a ja zacząłem dalej trenować i tak zostałem aż do długich, długich lat, nie? A poszedłem w boks też pod względem, że uciekałem, chciałem uciec od złego. Nie, no i chciałem się po prostu wybić, no, wiesz, uciec od złego, od alkoholu, narkotyków. Widziałem, jak moi starsi w Myślicy, co no, dążyli do robić głupie rzeczy złego, a ja no, myślałem, że sport z tego wyciągnie, dlatego tam poszedłem. Nie? No i właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, czy faktycznie to obecnie czujesz, że coś z tego wyszło? No, myślę, że tak. Myślę, że podjąłem dobrą decyzję, bo jestem myślę, że każdy powinien coś trenować i powinien coś robić. Ja wiem, że dużo ludzi mi mówiło na przykład tak, że o, dobrze, że trenowałeś, szkoda, że ja nie trenowałem, że wiadomo, dużo ludzi wolało tam coś innego robić. No a ja myślę, że nawet każdy ktoś ma dzieciaka albo coś, że powinien namówić, nie wiem, czy na boks, czy na tańce, czy na jakąś gimnastykę, bo to w życiu na pewno ułatwi, wiesz, drogę do lepszego życia, nie? No szczerze mówiąc, też ostatnio rozmawiałem z pewnym przedsiębiorcą, z którym być może tutaj też zamienię parę słów i też on akurat obecnie szkoli dzieci pod względem żeglarstwa i też bardzo dużo mu opowiadał odnośnie tego, że dzieciaki teraz w ogóle to już są inaczej skonstruowane i można powiedzieć, że no nie ma takiej dyscypliny. No teraz jest inaczej, to teraz tak jak my kiedyś wszyscy spotkawaliśmy się, no nie wiem, na trzepaku, czy w lesie, czy nie wiem, gdzieś indziej na podwórku, bo teraz wszyscy spotkamy się online, nie wiadomo, piszą się, nie spotkamy się, spotkamy się online, no i tam pokazują swoje umiejętności, wiadomo, z myszką i z klawiaturą, nie? No ale no, wiadomo, teraz takie czasy, do czego to zmierza. Ja ogólnie też lubię pograć, też lubię siedzieć na komputerze, też lubię internet, nie mówię, że nie. Też to jest moje, jakby powiedzieć, skryte hobby. No ale wiadomo, ja myślę, że sport pomaga to w tym, że jak dla mnie na przykład źle się czuję, mam jakieś problemy, nie potrafię z czymś sobie poradzić. I na trening robię to, dostaję ten zastrzyk, wiadomo, tej energii, tego pomysłu, lepiej podejmuję decyzje, lepiej mi się w ogóle wszystko, lepsza kreacja, wszystko mam. No, dlatego sport to jest moje najlepsze lekarstwo, nie? Zgadzam się w 100%. A właśnie jakbyś mógł powiedzieć, czy... Bo często też z osobami, z którymi tutaj rozmawiałem, no to często mówią, że zaczynali właśnie trenować sport i wiesz, przychodzili z kumplami, mijały właśnie te miesiące, potem lata i na końcu się okazywało, że oni zostawali sami tak na dobrą sprawę. No to, czy w Twoim przypadku było podobnie? No mnie to samo, no to zacząłem trenować z kolegą, bo wiadomo, poszedłem z kolegą, potem zostałem sam, ale mi się wydaje, że ja potem wolałem spędzać resztę czasu, przypuśćmy, na sali, niż siedzieć w domu i patrzeć się w sufit. I nie wiem, no ogólnie tak, ja
czekałem na ten czas, na tą godzinę, że pójdę na tą salę. Zawsze byłem wcześniej na tej sali, nawet godzinę czy pół godziny, żeby być na tej sali, robić coś, bo dla mnie boks to było bardzo ciekawe. Tam masz worki, tam masz sparingi, tam masz różne rozliczenia. No i pokochałem ten sport i do tej pory lubię to robić, nie? Po pewnym czasie można powiedzieć, że no już dosyć dawno temu wyjechałeś do Irlandii. Tak. O Jakbyś mógł powiedzieć coś o tym? Irlandii? Tak, No no. oczywiście, tak, właśnie tam, no to spędziłem 7 lat życia. Wyjechałem do Irlandii. Pracowałem tam przez 2 miesiące, przypuśćmy, w fabryce, bardzo ciężkiej fabryce, gdzie podnosiłem 20-kilowe kostki tłuszczu, gdzie one potem wylądowały do może garka takiego gorącego, gdzie z tego wyławiali małe cząstki mięsa i szło na mnie, gdzie się z tego śmiałem. A potem stwierdziłem, że to jednak to nie moje miejsce i poznałem kolegę Kamila Dudka, którego też pozdrawiam, który miał salę, gdzie prowadził jiu-jitsu, no i ogólnie szukał trenera jako boksu. No i wiadomo, no, zaczepiałem go, aż udało się tam jakoś się wbić i on mi dużo pomógł, jeśli chodzi o salę, i prowadziłem samodzielnie trening bokserski, nie? Robiłem to już 7 lat temu, czyli gdzie w Polsce mi się wydaje, że nie miałem takiej możliwości, bo byłoby ciężko, a w Irlandii jakoś to udało się szybko i prosto i ogólnie z tego się utrzymywałem, pamiętam, z prowadzenia treningów, nie? Tam było więcej właśnie Polaków, czy może z zagranicznych osób? Byli więcej Polaków, też przychodzi zagraniczni, też lubili moje treningi. No, była mieszanka, nie? Była mieszanka, nie? Była mieszanka. Ale pamiętam, że w Irlandii właśnie brakowało człowieka, który prowadziłby boks. Ja akurat się znalazłem w bardzo dobrym miejscu. Irlandia w ogóle słynie, że z boksu. Tam w ogóle znalazłem się w takim kraju, gdzie gdyby nie boks, to nie wiem, co bym tam robił, ale boks ogólnie w Irlandii uratował mi dupę, nie? Można Aha, powiedzieć, nie? czyli w sumie lekiem na same zło można powiedzieć, że ten boks. Uratował ta, no, ta, gdyby mnie boksował, to ja nie wiem, co wyrobię w Irlandii, bo Irlandia ogólnie, Irlandczycy kochają bokserów, kochają ten sport, wszystko wyjaśniają, co zawsze się śmiałem, stójkowo, jakiś problem, to obozy zawsze chodzą, biją się stójkowo, gdzie mówię, to są miejsce, przecież ja to robię już od dzieciństwa, znam się w dobrym miejscu, nie? A jak tam jakieś właśnie takie bójki na gołe pięści, wiadomo, nieoficjalnie zdarzały się. Było ich dużo w Irlandii, bo tam wszyscy się biją, tam wszyscy wyjaśniają się solo, czyli bije się na gołe pięści, stójka, biło się z Murzynami, z Irlandczykami się biłem, była pełna słówka, coś pełno do grądy, stoisz, bijesz się na gołe pięści, fajne było to, że ktoś musiał zrezygnować i na końcu zawsze podawałeś rękę, czyli miałeś szacunek do przeciwnika i to była taka rezygnacja z walki, nie? A kurczę, to bardzo, bardzo fajnie, odnośnie tego Tak, szacunku. bije się, a nagle, przypuśćmy, ktoś ma, zawodnik ma dość i pyta się, masz dosyć, i ręka, podajemy sobie rękę i koniec walki. Wiesz, jeśli nie chce być zakotowany, podała sobie rękę, czyli powiedział, że ma dosyć, podają sobie rękę, cześć i na razie. To właśnie lubiłem w tym, że po całej bułce każdy miał za szacunek i wszystko było wyjaśnione w biciu. A w Polsce, nie wiem, tego typu sytuacje ci się zdarzały? Właśnie z taką O. pełną kulturą, powiedzmy. Nie, w Polsce jest chaos, jest brak kultury, wszystko co jest, no nie wiem, no to jest inaczej, inaczej to Polska to w ogóle jest inny kraj, inne w ogóle wszystko, no, to jest bardzo brutalne życie, można powiedzieć, że w Polsce jest. To przejdźmy może do prowadzenia szkółki, bo z tego co znalazłem właśnie jakieś informacje, to prowadziłeś szkółkę, potem chyba również prowadziłeś, tylko zmieniłeś lokalizację. Tak, spodziewam szkółkę, chodzi o Irlandię, tak? Tak, Ta, o szk Irlandię, ta, no. no, powiedziałem szkółkę, potem zmieniliśmy lokalizację. Dużo ludzi właśnie mówiło, że mam talent, bo dobrze się ruszam, że spróbowałbym zaboksować, żeby reprezentować Irlandię. I tak siedziałem, myślałem i w dziwnych okolicznościach klub, Portage Boxing Club dał mi schronienie, czyli mieszkanie, załatwił mi pracę, pieniądze do życia, że mogłem z tych pieniędzy żyć i kazali mi, żebym reprezentował Irlandię. No i trenowałem w Portage Boxing Club z dobrymi zawodnikami, sparowałem się z Mike'em O'Leary, z mistrzem świata, bardzo dobry zawodnik, akurat był w mojej wadze, bo był 7'5". No i pamiętam, usiadłem sobie, pamiętam, na fotelu i mówię, że lepszego miejsca nie mógłbym sobie wymarzyć, jeśli chodzi o boks. Jest tu no, piękna sala, ładna sala, dobrzy zawodnicy, dobry warsztat do szkolenia swoich umiejętności. Pokochałem właśnie tam trenować
boks i zostałem, dlatego zostałem tak dłużej w Tajlandii, bo myślę, że Mhm. gdyby nie boks, gdyby nie szkółka i gdybym nie trenował w takim dobrym klubie, to myślę, szybciej bym zrezygnował z Irlandii. Dynamicznie przeszliśmy już przez tą Irlandię, ale ty tam właśnie widziałem, że też bardzo dużo wrzucałeś po prostu materiałów, pokazywałeś, jak walczysz, jak się ruszasz. No powiem ci, że na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, tak wiesz, przeglądając po prostu jako dla laika, bo nie oszukujmy się, ja nie znam się w jakim stopniu na walkach, ale no powiem ci, że w ogóle ta szybkość wyprowadzanych ciosów to dla mnie po prostu coś niesamowitego. No wiem, no, tą szybkość sobie robiłem w Irlandii, ja to wiadomo robiłem wszystko, no ja to robiłem dla przyjemności, szedłem na trening, robiłem to dla przyjemności, nie, to nie robiłem tego, żeby, nie wiem, mieć z tego pieniądze, żeby nie wygrać walki, tak jak mówiłem, szedłem na boks tylko po to, żeby to było moje lekarstwo. Miałem jakiś problem z czymś, nie radziłem sobie z czymś, zakładałem rękawice, szedłem na worek, robiłem sobie swoje treningi bez stresu, bez nikt nade mną nie stał, robiłem sobie na pewno luzie i nawet sami te treningi właśnie były mocne i to efektowało, nie? Nie wiem do końca, jak to w pełni działa, nie? Czy wy się bardziej uczycie od siebie, boksując, czy na przykład właśnie jest jakiś taki trener, który podpowiada, co To zrobić? jest wszystko, mi się wydaje, że to wiadomo. Ważne, żeby mieć jakiegoś tam jakiegoś, nie wiem, idola w sobie, tam jakiegoś abonat, czy tym, nie wiem, na YouTube, czy kogoś podglądywać go, kopiować go, patrzeć jego triki. No i wiadomo, trener pokazuje ci swoje najlepsze techniki, które się sam nauczył w życiu i przelewa to na zawodnika, nie? A Wiadomo. ty jakiegoś miałeś właśnie takiego swojego idola, nie wiem, powiedzmy mentora, na którego tak patrzyłeś? Myślę, że nie. Bardziej to robiłem. Ja w ogóle byłem takim człowiekiem, który nawet nie patrzył dużo walk bokserskich, nie patrzyłem nawet zawodników, po prostu szem robiłem to dla Swoje siebie. lubiłeś. Swoje robiłem, swój styl, swoje robiłem rzeczy. Sam wiadomo, coś tam obejrzałem, ale ja nie jestem fanatykiem oglądania boksu ani sztuk walki. Po prostu ja uznałem, że boks i sport to jest moja świątynia i jak się źle czuję, coś jest nie tak, to idę, ciach, robię, ćwiczę i przychodzę naładowany energią. Jakbyś mógł opowiedzieć o powrocie z Irlandii, co bądź kto spowodował, że wróciłeś do Polski? To, że jednak zmęczony byłem Irlandią, stwierdziłem, że to jest czas, żeby wrócić do domu, że czeka na mnie mieszkanie i podjąłem bardzo ważną decyzję, myślę, że bardzo ważną decyzję, czyli zaryzykowałem. To była dla mnie bardzo trudna decyzja. Powiedziałem, że koniec, mam dosyć, wracam do domu i myślałem, że będzie dobrze i sobie poradzę. Czyli los ci sprzyjał. No właśnie, myślę, że nic nie dzieje się przypadkiem. Tak myślałem, że mi, tak musiało być. Jakbyś mógł opowiedzieć o tych przygotowaniach, już powiedzmy, jak byłeś w Polsce i trenowałeś, bo tam też widziałem jakieś treningi w komórce, w lesie. W piwnicy, Tak, tak, to tak, były no. czasy pandemii. W ogóle tak mówiłem, ja nie mogę wytrzymać 2 tygodni bez treningu, nie? Jak siedzę w domu, już mi nosi. No i wiadomo, ja też siedziałem sam w domu, nie miałem pracy, nie miałem nic, po prostu zaczynałem z kod zera. No i uciekałem, tak jak mówiłem, uciekałem do treningów i robiłem sobie treningi. No, uciekałem do lasu, biegałem, robiłem sobie. Były takie czasy, że nie można było wchodzić z domu, to ćwiczyłem w piwnicy. Sam sobie myślałem, te treningi robiłem sam i wszystko robiłem pod boks, nie? I wierząc w to, że gdzieś się dostanę, nie? Gdzieś się dostanę, gdzieś nie wiem gdzie, ale gdzieś się dostanę. Ja dostałem szansę od Ogromdy, Ogromda we mnie uwierzyła, więc jestem tam, nie? I co, to ty tam wysłałeś spontanicznie swoje zgłoszenie? To tak jak mówiłem, nie? Że chciałem iść do innej gali. Spóźniłem się. Koledzy mówili mi, że jest inna gala. Bardzo mało prawdopodobne, że tam się zastanę, ale ja powiedziałem, zgłoście mnie tam, ja tam idę, nie? No i po prostu Gromda pewnie zaczęła mój Instagram i Facebook zaczęła uwierzyła we mnie, że jednak się nadaje do takich rzeczy. No i wystąpiłem, nie? Jaki masz stosunek na przykład do takiego Fame MMA? Co myślisz o takiej organizacji, jakbyś mógł zdradzić? Czy mógł zdradzić? No co wiadomo, że tam dużo krytyki jest, bo to mówią, że nie sport. Myślę, że i tak, wiadomo, Fame MMA daje dobre możliwości, czyli dobry zarobek i myślę, że tam coraz bardziej będą chyba sportowcy wbijać. Myślę, i jeśli sportowiec pójdzie jeden, drugi, trzeci, to pójdzie reszta, nie? Pewnie ta federacja niedługo się zamieni, pewnie jeszcze mocniejszą federację, nie? A co sądzisz właśnie w
Fame, a Gromda, Gronda, czy to jest zupełnie co Gronda mamy innego? swój styl. Myślę, że dużo ludzi nie chce iść na Grondę. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, że jeśli człowiek coś wykreował, na przykład w jakichś tam latach w świecie swoją opinię, że jest taki i taki, jest jakiś zabijaka czy nie zabijaka, to myślę, że nie pójdzie na tą Grondę i nie postawi wszystkiego tej swojej całej opinii, przez to, że tam można być łatwo znokautowany, nie? Wiadomo, tam nie ma żartów. Tam jest goła pięść, dostaniesz głowę i siadasz na ziemi i płaczesz, nie? Albo budzisz się w szpitalu, nie? I mi się wydaje, że dużo ludzi nie chce niszczyć sobie, przypuśćmy, jak to mówiąc, wiadomo, coś się zbudowało przez te lata, nie pójdzie na tą rundę, bo może to stracić w sekundę, nie? No tak to mi się wydaje. I tam pewnie pójdą tylko ludzie, ci, co albo mają jaja, albo po prostu wariaty, czubki, to można powiedzieć, świry, i ci, co tak jak ja na przykład, ja na przykład tak jak ja, nie byłem niespełniony w boksie, to co się tam spełnić, nie? Ciebie widać taką waleczność i tę siłę charakteru. To myślę, że jak najbardziej to pokazujesz Ja i. myślę, że jeszcze mało pokazałem, bo jeszcze nie byłem na 100%, jak to może powiedzieć, 100% siebie, czyli nie miałem też tak dobrej wydolności. Ja dopiero zaczynam moimi krokami, ale myślę, że dojdę do swego. U mnie umiejętności są, mam ten warsztat za sobą cały. Sparowałem z najlepszymi zawodnikami, z samą górką z Polski, nawet wiadomo, też z dobrymi zawodnikami z Europy. Nie wiadomo, jedynym moim minusem teraz to jest kondycja, nie? Którą trzeba po prostu wybudować się. A jak właśnie teraz wygląda sytuacja z kondycją? Widziałem, że pracujesz nad tym Buduję, tematem. buduję, robię teraz masę, będę teraz większy. Buduję to i robię tą wydolność i ja wiem, z czym to się ja to zrobię to i to garnę. Spoko. No właśnie, jeszcze przejdźmy do tej walki z Don Diego. No myślę, że tutaj pokazałeś kawał boksu. No w ogóle, tak jak mówiłem, weszłem do tego ringu, nie wiedziałem, kim on jest, co ma, nie obchodziło mnie to. Wszedłem w ten ring i po prostu chciałem to wygrać, nie? No i 5 rund tam było i to była naprawdę taka kozacka walka. Dla mnie, no, w sensie, ja, wiesz, taki rozemocjonowany Ja w ogóle byłem tym chciałem to wygrać, wszystkim. no ale chciałem to wygrać, no i dlatego, bo widać to zaparcie, ja mówię, no muszę to wygrać, nie ma takiej opcji, nie? No a potem stwierdziłem przy samym końcu, że już nie mogę ruszyć ani nogą, ani ręką, zostaję w tą głowę. Mówię, nie, już czuję, już cała głowa puchnie, wszędzie krew się leje, mówię, nic nie widzę, tu boli, tu wszystko boli. Wiesz, żeby zadać cios nokautujący, no to tam będzie ciężko, nie wiem, musiałbym chyba go wywrócić i nie wiem, coś faulować. Nie, no nie, no, nie dałoby rady, a wiadomo, że już przerwy nie było, to stwierdziłem, że po co się tracić zdrowie. Wiadomo, tu nie ma, tu nie ulica, wiesz, że nie muszę, wiesz, nie muszę nic pokazywać ognisko, po prostu bardziej charakter sportowy. Stwierdziłem, że nie muszę już nic dalej udowadniać. Bo w ulicy to idzie na całość, nie? Wiadomo, aż padniesz, nie? A tutaj wiadomo, tutaj była możliwość, że mogę podjąć taką decyzję, to podjąłem ją i myślę, że to było mądre, nie? No Mądre. pewnie, zresztą są też kolejne Tak, tym edycje. bardziej są kolejne edycje, co by to mi dało, wiadomo, chcę być dalej, chcę się dalej pokazać, chcę dalej pokazać swoje umiejętności, których właśnie jeszcze nie pokazałem. Dla mnie jeszcze tak osobiście, jak obejrzałem na początku ważenie z Dzidziusiem, 2,05, Ta 37 chyba kilo 37 kilo, ta różnica, różnicy. tak. No, dziś to było tak, że jak biję go technicznie, czyli przy zgiętym łokciu, czyli biję sierpa w 10 stopni, bijesz to jak biłem tak, to nie trafiałem, musiałem bić na proste ręce Aha. i musiałem zmienić technikę ciosu. Czyli nie mogłem bić na technicznie, tylko musiałem bić jakoś dziwacznie, czyli na prostą rękę, żeby trafić w tą brodę, nie? Bo wiadomo, celowałem w brodę, nie celowałem w No. tył głowy, staram się bić w brodę, a nie w tył głowy albo gdzieś w czoło, bo wiadomo, ta ręka pęka. No i wiadomo, się śmiałem z tego, że ja nie mogę bić technicznie, czyli czystym boksem, tylko po prostu wyprostowa ręka i sierpy, dziwacznie sierpy, z tego się śmiałem, nie? Czy według ciebie to jest sport? Bo na przykład oglądałem też Tomasza Sararę. On tak mówi, że właśnie to nie jest sport, to nie sport. I jakie jest twoje podejście, wiesz, uczestnika Kurde, tej organizacji? ja jeśli jestem w Gromie, to sport, nie? Ja będę popierał Gromdę, bo w tym siedzę i będę za nimi. Dla mnie to jest sport, ale to jest ekstremalny sport. To nie jest sport dla wszystkich, to jest sport, który wiadomo ryzykuje życie. Wiadomo, boks kiedyś, wiadomo, był bez rund i też na gołe pięści, ale zrobili specjalnie rękawice i rundy po to, bo była duża śmiertelność. Wiesz, trzeba się z tym liczyć, że tam może się nie obudzić, nie? No, wiadomo. No ale ja myślę, że wiesz, ktoś kto ma umiejętności, wiesz, i te nawyki sportowe, czyli te nawyki bokserskie, to nie da się tak zrobić tak krzywdy, jak ktoś, kto nie ma pojęcia żadnego, nie? Wiadomo, tak mi się wydaje, nie?
No, ale to jest wiadomo, zawsze jakieś ryzyko. Ja uważam to za sport i brutalny sport i tyle, nie? No, za ekstremalny sport, jak, no, tak mógł powiedzieć. Co sądzisz właśnie o trzymaniu, w ogóle o gardzie? Bo właśnie to też Ogólnie chyba jest ciężkie, nie? No garda, bo... garda, jak ja to mówię, garda się nie opłaca, bo dużo ludzi właśnie na tą gardę się nabrało, czyli trzymał gardę, ktoś stoi obok ucha i padnie. Ja jestem zwolennikiem, pełna wymiana, ktoś ci bije, nie ma gardy, idziesz tak samo w wymianę, bo nie ma na to czasu, wiadomo, bo jak stoisz w gardzie, no tak mu się obstuka, no to co zrobić dalej, no wiadomo. No to musisz iść pełną wymianę, wiesz, oko za oko, ząb za ząb i idziesz w wymianę i nie wiadomo, albo ty odpuścisz, albo on odpuści. Dlatego ja i nowe takie, to też wetaki odpalam i to odpuści pierwszy. A czy ty czujesz w ogóle jakiekolwiek obawy przed takim starciem? Szczerze mówiąc, nie. Myślę, że to, co przeżyłem w Irlandii, to, co mnie spotkało w życiu, idąc na pierwszą galę, jestem tak zrelaksowany, że moi koledzy, którzy byli ze mną w narożniku, mówili, że oni się stosowali, czyli jeden koleś się tak stosował, mówi, kurde, ty się nic nie stosujesz. Wiem, że no ja, co, ja wchodzę, robię swoje. No. Bo to, ja przeżyłem takie ciężkie, wiesz, katusze, się można powiedzieć, przez to Milany, dużo mnie spotkało smutnego i złego, że dla mnie groma to było coś takiego ciekawego, coś, co mówię, ale fajnie, coś się dzieje, coś kurczę się w moim życiu dzieje, coś ciekawego, wielka zmiana, jestem w Polsce, jeszcze na grondzie, idę i lecę w to, zero stresu, tam idę wyluzowany, no i ogólnie przed każdą grondą ja idę pełen luz, śmiechy, wesoły, w ogóle nie czuję tego, co kiedyś czułem w boksie amatorskim. Kiedyś w boksie amatorskim czułem tą, Presję tę. nie mogłem zasnąć, myślałem o tym, stres, wiadomo, no coś, wiesz, wiadomo, no, czułeś to w gardle, w płucach czułeś ten stres. Ogląda, nic, zero, jakbym szedł na plac zabaw albo szedł na jakąś wycieczkę. Nie wiem, czy to jest wiek, czy to jest przeżycie, czy to jest charakter, który się zdobyło przez ten czas. Nie mam w ogóle stresu. To właśnie zdziwiło mnie i sam szukam, nie wiem, tego, skąd to się wzięło, ale myślę, że to, jeśli człowiek dużo przeżyje w życiu, to potem już się chyba nie boi, nie? Jest odporny na ten stres, nie? Dla mnie gołe pięści i walka to nic. Dlatego ja nie stosuję na przykład się, nie? Bardziej stosowałem się, jak szedłem na walki amatorskie, czułem ten stres, tak, czułem, nie mogłem spać, czułem, próbowałem przewidywać jakieś akcje, że czy mi się uda, czy pójść tak, czy iść tak, a na grondę idę pierwszą myślą, walę, Chyba biję. jeszcze większa nieprzewidywalność jest po prostu, nie? Też, Nie też, 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 możesz też, się też, też, spodziewać też, 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 kompletnie. no to, bo to gołe pięści, tak, cegłówki dostaniesz tą w tą głowę, to nawet widać po uczestnikach grondy, że nie chcą podchodzić aż tak za bardzo do ciebie, wiesz, albo pokalają głowę, bo czułem to, te ciosy, nie? Te ciosy są dziwne, takie nieprzyjemne w ogóle do przyjęcia. Z rękawicy, jak zostaniesz 5-3 lata, to wiadomo, nic się nie dzieje, nie? Wiesz, mięciutko, pach, nawet czeka, żeby to zrobić ten minimalny unik, a weź zrób minimalny unik przed gołą pięścią. No to jest nieciekawe, bo jak zrobisz ten minimalny, na cię zahaczy, to boli. To jest takie, wiesz, niezbyt przyjemne w ogóle uczucie, nie? No powiem ci, że No tam chyba nie miałem aż takiej okazji. nie wiem, no tam wiadomo, widziałeś, oczy puchną, nosy miażdżą, kało budzi się na ziemi, no i nie wiesz, co się dzieje, nie? Ale ogólnie właśnie Don Diego, mam takie wrażenie, że on bardzo czysto wychodzi z tych wszystkich walk. W sensie, no wiesz, po jego twarzy nie widać za Wiem, o co chodzi. No bardzo. każdy ma jeden organizm, może wiadomo, jednego dotkniesz mocniej w rękę, to jest cały silny, nie? Drugi, wiesz, to zależy mi się, wiesz, od człowieka, od stylu, nie wiem, tak mi się wydaje, no. Tak jest moje zdanie, nie? A jakie masz oczekiwania względem kolejnych grond? I czy, nie Moje... wiem, czy możemy to zdradzić, czy Mo... będziesz, czy nie będziesz na kolejnej Jestem grondzie? w grądzie, ja mówię, że ja jestem ten, nie? To jest moje miejsce, ja tam muszę być, ja tam chcę być i zrobię wszystko, żeby tam być. Wiesz, jedyny cel to zrobić dobrze wydolność, siłę ciosu i jeszcze lepiej pokazać, że jeśli w coś się wierzy, można dojść, trzeba wierzyć, trzeba trenować, a nie odpuszczać. Ja wierzyłem cały czas, że gdzieś się znajdę, gdzieś będę i dlatego nie przestałem trenować boksu i cały czas będę patrzył, aż zdrowie mi pozwoli. A jakie masz jakieś właśnie oczekiwania względem kolejnych grond, czy Jakie nie? oczekiwania, czyli... Oczekiwania typu, nie wiem, właśnie wygranie. Sorry, Moje oczekiwanie coś jest, przepło mi. żeby bić się z lepszymi zawodnikami jakimiś, no wiadomo, lepszymi, wiadomo, jakimiś sławnymi, żeby nie wiem, pokonać kogoś, ktoś, kto jest sławny, go znokautować i no, tak byłoby najciekawiej chyba, nie? Miałeś już właśnie jakieś przypadki odnośnie złamanych, połamanych palcy, Znaczy nie, no takie ja po rzeczy? Don Diego miałem zmiażdżony nos, połamane zatoki i problemy ze szczęką. Takie miałem objawy. Teraz w trójce miałem, no coś z ręką miałem. Myślę, że coś mi pękło w nadgarstku przez
Wiadomo, przez bicie w czoło, za co sędzia tam nie zwrócił uwagę, bo pochyliłem głowę i waliłem w czoło. To było niezbyt ładne, ale wiadomo, chciałem to wygrać i tam już wiem, gdzie popadło. No i tylko miałem coś takiego, nie? Wiadomo, gorzej miałem z Kubiszonym, bo miałem właśnie, tak jak mówię, zmierzony nos i połamane zatoki. A właśnie tego typu kondycje nie przeszkadzają ci wiesz, w dalszych przygotowaniach? No Na na ile cię to wyklucza? A wiem, nie pamiętam, może z miesiąc. Nie pamiętam, około miesiąca i dalej jechałem z tematem. Ale to, wiesz, mega szybko moim zdaniem. Bardzo, bardzo lecisz z tematem. Tak jak mówiłem w reportażu, przykleiłem sobie trzy plasterki i zadobiło się. Nie, no to moim zdaniem to jest mega siła charakteru. No wiadomo, to też nie trzeba o tym myśleć, jak coś boli, to ja nie myślę o tym, po prostu robię to i mi się wydaje, że chyba szybciej się będzie się goić, niż ubolewać, płakać, boli, oj. Co Tak, robić tak, tak. dalej? Jak to o tym myślisz, to będzie dłużej bolało. Jak to nie myślisz i robisz, działasz, to szybciej się zagoi, bo tak mi się wydaje. Dobra, to może przejdę do pytań od widzów. Co ty Nie, na nie to? problem, dawaj. W takim razie pójdę po zeszyt. Damy radę. Dobra, tak więc teraz pytania od widzów, od anonima. Lecimy, lecimy. Anonim, No ale to anonim. jest to właśnie, ile walk w boksie amatorskim miałeś? Kurde, liczmy ze 100. I jaki bilans? To jest tajemnica. Okej, no to teraz kolejne pytanie o Don Casio. Mówił, że walczył z tobą, właściwie sparował. I jaki był wynik tej walki? Czy możesz coś powiedzieć odnośnie tego tematu? Lubię Don Casio, jeśli Don Casio nic nie powie, to jestem zdziwiony, to trzeba się go zapytać. Nie? Niech odpowie sam. Czekam na odpowiedź Don Casio. Okej, teraz przechodzimy do Bartasia Barteckiego. Kto zrobił z tobą formę życia na siłowni, której raczej No, unikałeś, bo jesteś wojownikiem i zawsze boksowałeś? oczywiście, że to Bartek, nie? No tak, no Bartek mnie zaciągnął na tą siłownię, pokazał, jak się ćwiczy, z czym się ćwiczy. No i co? No i wiadomo, pewnie zrobiłem, jeśli chodzi o masę, mięśnią, formę życia. Wiadomo, jak to zawsze mówię, żaden mistrz nie może być sam, a wiadomo, zwykle się lepiej trenuje niż samemu. I wiadomo, motywował mnie, ja go motywowałem i dobrze nam wszystko dobrze szło. I dobrze wspominam te czasy, bardzo dobrze wspominam czasy, bo wtedy forma była no, kosmiczna, nie? No to domyślam się, jaka będzie też odpowiedź na drugie pytanie, ale kto namówił cię na powrót do Polski? Oczywiście, że Bartek, nie? Oczywiście, Bartek miałem, to była moja cięższa decyzja, którą naprawdę myślę, że mało kto by taką decyzję podjął. To była bardzo ciężka decyzja. Takie decyzje to się ciężko podejmuje. Bartek był przy tym, że ogólnie namawiał. Wiadomo, że ja musiałem podjąć to wszystko i stwierdziłem, dobra, jadę. Nie się dzieje, co się dzieje. No i działo się, że akurat tutaj jestem, gdzie jestem. No i ostatnie od Dagmary, która była uczestnikiem tej serii. Ile palcy miałeś połamanych? Nie wiem, czy to widać. Na fortepianie nie będę grał. Nie wiem, czy to powiedzieć tu, czy tu. Myślę, że nie wiem, bo nie chodziłem robić rentgenu, ale myślę, że Aha. dużo razy był połamany. Nie robiłem rentgena, nie. Co, nie robisz nic z tym? W sensie to ci Nie, nie no nie, przeszkadza? po co? To są ręce do zadawania ciosów. Do zadań Do zadań specjalnych? specjalnych, do obrony koniecznej i do sportu walki na groundzie. No dobra, myślę, że to tyle. Ja z tego miejsca chciałbym Ci podziękować za to, że dotarłeś do mnie tutaj i mogliśmy przeprowadzić tą rozmowę, bardziej wywiad w sumie. I w podzięce chciałbym Ci wręczyć olej konopny ze sklepu O kurde, super, cbdoriginals.pl. super. Także proszę bardzo, Dzięki, dzięki dzięki. wielkie. Czekam, może jeszcze pozdrowię kogoś jeszcze. Pewnie, w ogóle jeśli masz też coś do... Pozdrawiam całe Trójmiasto i Stogi. Pozdrawiam, jestem. Jeszcze Stogi nie zginęły. Jeśli masz coś jeszcze do dodania od siebie, to zachęcam. Nie, no myślę, że to. Myślę, że trzeba walczyć do końca i wierzyć w marzenia, nie? To jest bardzo ważne i nigdy się nie poddawać. Wiadomo, że życie zaskakuje. Zawsze jest inaczej niż zaplanujesz, ale no wiadomo, marzenia pomagają. I udaje się, tak jak mi, nie? Tak jak mówiłem, nie spełniłem się w boksie. Myślę, że gronda otworzyła mi dużo drzwi i muszę w to brnąć. Zobaczymy, co będzie dalej. No, moim zdaniem będzie tylko lepiej. No, ale dobra, dzięki za rozmowę, piąteczka. Dzięki, pozdrawiam. Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl.